Witamy serdecznie wszystkich na meczu koszykarskiej ligi okręgowej pomiędzy drużyną gości, czyli GCKR Konopiska kontra zespół gospodarzy, czyli Gminy Ośrodek Kultury i Sportu w Parkach. Ja może serdecznie chciałem powitać sędziów na początku dzisiejszego zawodu. Pan Robert Ogrodniczek, serdecznie witamy, i pan Piotr Forty. Również serdecznie witam sędziego stolikowego, panią Renatę Owusu. I rozpoczniemy prezentację oczywiście od drużyny gości, Gminy Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. Z numerem 2 będzie występował Piotr Pyszyna. Z numerem 5 Piotr Pociecha. Z 9 Łukasz Lęzak. Z 11 Łukasz Kowalski. Z 18 Tomasz Wróblewski. Z 9 Jarosław Kokot. 24 to Adam Wiśniewski. 27 Dawid Raszewski. 32 Artur Edwan. 33 Wojciech Kasztelan. I 34 Paweł Balik. A szkoleniowcem drużyny jest pan Rafał Motyl. Serdecznie witamy koszykarską drużynę Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach. A drużyna gospodarzy wystąpi w zestawieniu. Z numerem 3 Patryk Gawroński. Czwórką Michał Sara, grający szkoleniowiec drużyny. Z piątką Marcin Sawicki. Siódemką Łukasz Kudalski. Z ósemką Marcin Galiczak. Z jedenastką Kamil Praski. Czternastką Grzegorz Korzonek. Z piętnastką Daniel Krawczyk. Z szesnastką Rafał Nowak. 21 numer to Dariusz Dętek. Z numerem 33 zobaczymy Bartłomieja Sarana. Z numerem 34 Ząbkowski Roman. I z numerem 36 Adam Kolejewski. Serdecznie witamy, drużyna Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Parkach. Serdecznie również witamy kibiców, myślę, że będzie ich coraz więcej przybywało. Przypominam jeszcze raz, trenerem zespołu jest grający Michał Sara. Weź,
pierwsze punkty w dzisiejszym spotkaniu zrobił zawodnik z numerem 3, Patryk Gawroński. Przepraszam, teraz dwa punkty znowu Patryk Gawroński, a pierwszą dzisiaj trójką popisał się Paweł Panik. Pierwsze trzy punkty na Konopisk. Wynik spotkania w tej chwili 3-2 dla drużyny gości. Kolejne dwa punkty Jarosław Kokot. Wynik 5-2 dla drużyny gości. Dwa punkty dla drużyny gości z domu z numerem 19 Jarosław Kokot. Dodatkowy rzut osobisty. Dwa kolejne punkty dla gospodarzy Rafał Nowak. 4-7. Czas! Nie patrzcie na to, co.
Michał Saran. I piłka dla drużyny do PiS-u. Na boisku pojawił się Piotr Tężyna z numerem 2. A punkty przed chwilą zdobywa z numerem 32 Artur Redwan. Za 3 punktuje Marcin Sawicki. 11-9. Kontratak i 2 punkty Michała Sarana. Zmiana w drużynie gości. Wchodzi z piątką Piotr Pociecha, a schodzi z numerem 27 Dawid Raszewski. Kolejne 2 punkty dla gości zdobywa Paweł Balik. Szósta minuta gry. Dobitka i 2 punkty Piotra Tyżyny. Remis po 13. Dwa punkty Patryka Gawrońskiego. Kolejne zmiany w zespole gości. 3 minuty 20 sekund do zakończenia pierwszej kwarty. A rzut osobisty wykonuje Dariusz Dębek. I mamy 16 punkt w tej
tej chwili Dariusz opuszcza boisko, a wchodzi Roman Ząbkowski z numerem 34. Let's go.
21-17. Do zakończenia pierwszej kwarty. Rzuty osobiste Grzegorz Korzonek. Kwarta 21-17 dla drużyny gospodarzy. Rozpoczęła się druga kwarta pojedynku pomiędzy Gokisem Panki a drużyną Kiecata i R. Konopiska. Pod tym skutem wyjdzie się gminne centrum. Gratulacja przybyszką z numerem 9 Łukasz Ślezak zdobył 2 punkty dla drużyny gości. Thank you.
dynamicznej akcji Artur Redwan 23-21 na drużynę Skonopisk. W tej drużynie następuje podwójna zmiana. Pojawiają się na boisku Paweł Balik oraz Dawid Raszewski, a w drużynie gospodarzy grający trener Michał Sara. Pierwszy fał w tej kwarcie, rzuty wolne Dariusz Dębek. Trzecia minuta drugiej kwarty. 22 punkt, Dariusz Dębek. Dynamiczna akcja Dawida Raszewskiego. Odpowiedź drużyny gospodarzy. Zmiany w drużynie gości. Przed chwilą sędzią odgwizdali umyślny fał Michała Sarana. Dwa rzuty osobiste wykonuje Dawid Raszewski. Obydwa były nieskuteczne, niemniej piłka w posiadaniu drużyny Skonopisk. Faulowany Piotr Pociecha. Drugiej kwarty 25-24 dla drużyny gości.
celnie dobija Dariusz Dędek. Jego kolejny celny rzut 26-25 dla gospodarzy. Dwa kolejne rzuty, tym razem Michała Sarana, 28-25. Rzut osobiste wykonuje Patryk Gawroński. Celne rzuty 30-25 i mamy zmianę. Dawid Raszewski schodzi, a Artur Ledwa pojawia się na parkiecie. Znakomite podanie dwójkowe. Michał Sara i Rafał Nowak zdobywa 31 i 32 punkt. Próbował za trzy. Nieskuteczny Paweł Balik. Piotr Pociecha i dwa punkty dla drużyny Skoropis. 32-27. Szósta minuta i 40 sekunda drugiej kwarty. Czujnie, bo są żoty, wysoki koli dupi.
I kolejne dwa punkty dla gospodarzy Marcin Sawicki. Faul. Drużyny Skonopisk. I Michał Sara będzie wykonywał dwa rzuty. 34-27. Piotr Pociecha schodzi. A po raz pierwszy pojawia się na boisku z numerem 15 Stawarz, Marcin Stawarz. Dwa celne rzuty Michała Sara, 36-27. I kolejne rzuty osobiste, tym razem będzie wykonywał Patryk Gawroński z numerem 3. Siódma minuta i 48 sekunda drugiej kwarty. 37 punkt. Gospodarzy 38-27. I Paweł Alik fauluje pod koszem Dariusza Pętka. Kolejne rzuty osobiste Gokisu. Będzie wykonywał je faulowany Dariusz Dędek. Drugi celny rzut 35-27. I zmiana w drużynie gości Paweł Balik, a na zaboisku pojawia się Jarosław Kokot. Na pół minuty przed zakończeniem tej kwarty. Dziewiętnaście sekund do zakończenia drugiej kwarty. 10 sekund do chyba.
i czas na drużynę. Gospodarze, przypominam, 43-27 w tej chwili prowadzi Kokis z drużyną z Konopisk. I drużyny powracają na parkiet. Trójka w wykonaniu Dawida Raszewskiego i po pierwszej połowie z 15-punktową przewagą na przerwie schodzą gospodarze 45-30. Przed nami druga połowa spotkania między Gokisem Parki, GCKR-em Konopiska. Po pierwszej połowie gospodarze prowadzą 45-30. Rozpoczęła się właśnie trzecia kwarta. Przypominam, dotychczasowe spotkania gospodarze odnieśli w pięciu spotkaniach 5 zwycięstw. Drużyna gości, która właśnie w tej chwili zdobywa 2 kolejne punkty. 4 spotkania ma na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki. I gra gospodarzy. 2 punkty zdobywa grający trener Michał Sara. 47-32. Sędziowie zaliczyli 2 punkty. Ponadto będzie rzuty osobiste. Rzucał zawodnik numerem 19. A jest to Jarosław Kokot. I ten celny rzut 47-35. Rzeczny skuteczna dobitka Jarosława Kokota 47-30. Chwajcie, małe! 7. Faulowany Marcin Sawicki. Nie, to. 48 punkt.
i 49. dwukrotnie celny Marcin Sawicki. Przekroczono 51-37. Bogdan Wiedzie, Artur Letwan. Ale szybko wymienia się wynik Rafał Nowak, 53. punkt dla Lokisu. I mamy 40 punkt dla gości. Klasyczna zbiórka Rafała Nowaka i decyzją sędziów fał zawodnika gości. Znakomita zbiórka Artura Letwana, który w tej chwili jest faulowany. Artur Letwan schodzi, wchodzi Piotr Pociecha. Czwarta minuta gry, a więc dopiero początek trzeciej kwarty. Niezwykle dynamicznej. Piotr Pociecha. 55-43. Zaliczony Michała Sala, dodatkowy rzut wolny.
58-43. Trzecie kwarty. Paweł Balik schodzi, a na boisku pojawia się 33 Wojciech Kasztera. Wszystkiego 58-45. Za trzy próbował Kamil Praski. I znowu Dawid Laszewski. 58-47. Przewaga gospodarzy troszeczkę topnieje. A przed nami jeszcze 3 minuty. Trzecie, kwarty i cała czwarta. Proszę,
Faulowany Dawid Raszewski i będzie wykonywał dwa rzuty osobiste. Pięćdziesiąty punkt dla drużyny gości. Drużyna w Gminie Żarnokuli Sportu. Wparta prowadzi z Gminnym Centrum
kultury i rekreacji w Konopiskach. Thank you.
zbiera piłkę Dariusz Dędek. Trzeci fał zawodniczy.
przed chwileczką celnie rzucał Jarosław Kokot, podobnie parowany Dariusz Dędek i on na linii rzutów osobistych. Jest wiele celny rzut, 72-70. Wcześniej Marcin Sawicki celnie dobija. Michał Sara zdobywa 2 punkty i dodatkowy rzut osobisty. A czas o czas poprosił trener drużyny gości Rafał Motyl. Czwartej kwarty, Michał Sara. Jest 75-70. I za 3 Piotr Pociecha po znakomitej zespołowej akcji. Spotkania.
2 punkty. Marcina Sawickiego 77-74. Paweł Balik wykorzystuje znakomite warunki fizyczne 77-76. Przerzucie Piotr Pociecha na linii w tej chwili rzut osobisty. I mamy wyrównanie. I prowadzenie dla drużyny gości 77-78. Czwartej kwarty spotkania. Na liczb osobistych Michał Sen. Minuta do zakończenia spotkania. Spotkania, rzuty osobiste będzie wykonywał Michał Sam. Na 26 sekund przed zakończeniem przyrywi się czas dla drużyny Konopisk. Jakby wrócę.
Teraz będziemy świadkami takich koszykarskich szachów. Każdy zespół ma przygotowane jakieś swoje zagrywki. 26 sekund. Zobaczyć w internecie.